Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Wiadomo, że na tych obozach zagranicznych, gdzie warunki są zupełnie odmienne niż w kraju, bo my w Trzebnicy mieliśmy praktycznie cały tydzień śnieg, sztuczna murawa, nie tylko sposób treningów, cel tych treningów, ale nawet samo poruszanie się zawodników jest zupełnie inne niż na przykład jak mamy to dzisiaj, gdzie boiska są naprawdę bardzo dobrze i chcemy to też wykorzystać w innym celu. Przede wszystkim będą sparingi, będą gry taktyczne, ogólnie będzie dużo piłki. Natomiast jeśli chodzi o ilość treningów, to za bardzo się nie zmieni, bo też chcemy wykorzystać te dobre warunki do tego, aby przepracować różne elementy, a wiemy, że po powrocie do kraju może być różnie. Większość zespołów przyjeżdża do Ayanapy, chociaż gdzieś tam do Paphos też jeżdżą. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że baza hotelowa na całym Cyprze jest w porządku i jest do wyboru, do koloru, jeśli chodzi o hotele. Natomiast trzeba brać pod uwagę boiska. I tutaj akurat przy tym hotelu są trzy bardzo dobre boiska. I nie jesteśmy tu pierwszy raz. Wiele zespołów tutaj przyjeżdża. Jest również jeden zespół z naszej ekstraklasy. Tutaj w ogóle w Ayanapie miasto, czy te boiska, które są pod zarządzaniem miasta, jest taki ośrodek, gdzie jest bardzo dużo tych boisk, nie wiem, 15, może nawet więcej. Stąd też wiele drużyn, bo jest gdzie po prostu trenować i dlatego przyjeżdżają właśnie tutaj, a nie w inne miejsca. Konrad się leczy, tam nie ma nic poważnego, on już kiedyś miał taką podobną kontuzję, podejrzewam, że jak wrócimy, może już będzie do treningów, natomiast Łukasz robił jeszcze dodatkowe konsultacje, co się tam dzieje w tym kolanie, bo właściwie można powiedzieć w ostatniej akcji w meczu z Miedzią Legnica, zawodnik z Legnicy spadł mu po prostu na kolano i trzeba dokładnie sprawdzić, co się tam dzieje. Zgadza się, ale to często się zmienia. Chodzi o to, że gdzieś tam grupa menedżerów, która organizuje takie zgrupowania dla różnych drużyn z różnych krajów, w pewnym momencie gdzieś tam się spotykają i ustalają, kto z kim, bo każdy nie tylko przyjechał trenować tutaj, ale przede wszystkim chcieliby grać również sparingi. I to rzeczywiście często się zmienia i tak jak powiedziałeś, w pierwotnej wersji miało być inaczej. Miał być jeszcze czwarty sparing, myśmy go odwołali, między innymi też dlatego, że wiemy, że mamy nie za dużo zawodników i nie chcemy grać czterech sparingów praktycznie co trzy dni, bo byłoby to za dużo, stąd też jeden z rosyjskich zespołów właśnie, który miał być na samym początku, nam wypadł. Na dzień dzisiejszy to tylko obserwacja. Myśmy od samego początku mieli na uwadze to, że zabierzemy na zimowe obozy czy zgrupowania tych młodych, wyróżniających się chłopaków z pierwszej czy z drugiej drużyny. Nie można zapominać, że już z nami przecież byli Łuczak i od dłuższego czasu Poprawa, Pałaszewski. Także to było coś, co wiedzieliśmy, że będzie miało miejsce. Ale na dzień dzisiejszy można powiedzieć tak, obserwacja tych zawodników. Przyglądamy im się na treningach, będziemy to robili również w sparingach, jak oni się zachowują. Oby któryś z nich rzeczywiście tutaj wyskoczył, pokazał się z bardzo dobrej strony, mógł zostać na dłużej w pierwszej drużynie, czy też nawet zacząć grać w podstawowym składzie, bo często się tak dzieje, że gdzieś przez dłuższy okres czasu na tych obozach są młodzi chłopacy czy z akademii, czy z drugiej drużyny i chcą wykorzystać swoją szansę. Oby tak było.
Staramy się, bo jednak wiemy, że tą linię defensywną mamy po prostu, ona się nam rozsypała. Ja wiedziałem, że po tych kontuzjach praktycznie nikt nie dojdzie do składu. Być może Kamil Dankowski, zobaczymy, on jest najbliżej, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast zaczyna się liga 10 lutego. I jeśli nawet Kamil pod względem fizycznym wyglądałby naprawdę dobrze, nic by się nie działo z tym kolanem, po prostu zapomniałby o tej kontuzji, to jednak mimo wszystko nie grał bardzo długo i to zostawia ślad, żeby złapać znowu odpowiednią formę fizyczną. Natomiast wiemy, że nie ma Jowicza, nie ma George'a Ciotry, nie ma Maka, nie ma Kokoszki. To wszystko powoduje, że nas jest po prostu mało i będziemy chcieli uzupełnić tą linię defensywną, jak również na boku. Na bokach nie mamy zbyt dużego wyboru, bo przecież wypadł nam Łukasz Madej, a tak naprawdę to mamy Roberta Picha i Kosę. Także tam też by się coś przydało. Zobaczymy, co nam się uda zrobić. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.